Cześć. Witam Cię na kanale Fotografia jest fajne, a na imię Paweł. Dzisiaj będzie film z serii Domowe Studio. Filmów już było kilka. Jeśli Cię interesuje fotografia jako taka, warto je sobie przypomnieć, przerobić je, obejrzeć, nie tylko, przepraktykować je. A dzisiaj będzie o tym, jak sfotografować cień. Znaczy, natknęło mnie do tego zdjęcie, które niedawno wykonałem i wtedy przypomniało mi się zdjęcie, które pamiętam ze zdjęć dawno temu oglądanych. I dzisiaj postanowiłem zrobić takie zdjęcie, jak wtedy, co oglądałem. Zapraszam. Zdjęcie, które sam wykonałem, robiłem zdjęcia na negatywie, na filmie. I musiałem go skończyć, bo już miałem przygotowane wszystko do wywołania negatywu, filmu. Przyszedłem, mówię, no to, ale to coś jeszcze. Mówię, i właśnie wtedy wziąłem. Postawiłem sobie to i zrobiłem cień tego na stole. Tak wygląda zdjęcie. I przypomniało mi się wtedy zdjęcie, które oglądałem bardzo dawno temu, jeszcze pewnie w fotomagazynie, który kiedyś czytałem namiętnie. I było to zdjęcie widelca. Widelec i cień widelca. Ja pomyślałem sobie, kurczę, takie fajne zdjęcie. Dzisiaj już dawno takich zdjęć nie widziałem. Może by takie poćwiczyć, porobić takie zdjęcia. I właśnie dzisiaj mam widelec. Gerlach. Czyli polski. I spróbujemy zrobić takie zdjęcie. No co mi jest do tego potrzebne? No widelec, światło jakieś, ale mocowanie. No bo kombinowałem jakieś mocowaniem. Ja używam od takiego czegoś. To się nazywa Magicram w Manfrotto. To jest akurat chińska podróba. Aczkolwiek to jest tak, że jeśli chodzi o, widać, o to mocowanie, to duże, to jest oryginał. Jeśli chodzi o to, to jest też oryginał, czyli Manfrotto. I to jest tak, że na nich nie warto oszczędzać. To jest chińszczyzna. Chińszczyzna, którą szkoda wyrzucać pieniędzy. Tamte kosztują, znaczy no tak, tamto. Tu stoi drugie. Widać? Nie widać. O, tam stoi lampa. O, tu widać. Tu stoi jeszcze jedno, bo trzyma czarne tło, żeby odciąć światło lampy, żeby nie świeciło na lampa, żeby nie świeciła na ten, na stół, żeby tam był cień. To są oryginały. Ja kupowałem takie oryginały kiedyś powyżej 200 zł. W tej chwili sprawdzałem 160 zł kosztuje. Sprawdzałem na Ceneo, kosztuje 160 zł takie coś. I myśląc poważnie, nawet o domowym, warto sobie takie porządne kupić. Natomiast te małe, one są po 30 zł, samo to. Taki zestaw kosztuje, nie wiem, 70-80. Tam jest link. To jest chińszczyzna. Dobra chińszczyzna. Bo chińszczyzna jest dobra albo zła chińszczyzna. To jest dobra chińszczyzna. I taką chińszczyznę postanowiłem użyć. Zaczepimy do ramienia, które wisi. To jest fajne, bo to jest elastyczne. O, w tej chwili. Natomiast jak skręcę, to się zblokuje całkowicie. I założymy tutaj nasz. O, mogę to podnieść wyżej? Nie, może być tak, jak jest. Widelec, o który mi chodziło. Światło. No bo cień jest wtedy, kiedy jest światło. Ja do tego postanowiłem wykorzystać lampkę. To już o mnie raz używałem. Fajnie świeci, dobrze świeci. Tylko, że najpierw postawię aparat, żeby on zaczął kręcić to, co się dzieje, żeby można było wrzucić. Jest, nie. Włączmy mu nagrywanie. OK. Może trochę wyżej. Zoomik. A czy nie nagrywasz? Nagrywasz. I zoomik. OK. O, i on ładnie nagrywa. W tej chwili. Będzie widać, zamienię obrazki, będzie widać. Włączmy światło i zobaczymy, jaki cień to daje. No genialny cień.
No nic z tego nie będzie. Powiedzmy uczciwie. Uczciwie powiedzmy. To się nie nadaje. Dlaczego się nadaje? Bo to światło jest za szerokie. Ono obejmuje z boków, otacza ten widelec, zaświetla nam kanty za nim. Światło, żeby zrobić ładny cień, musi być wąskie. Czyli ja powinienem to światło odsuwać. Zresztą widać, coś się dzieje, tylko mi się zaczyna coraz bardziej światło słabnąć. Albo też zawężać. Spróbujmy to zawężyć. Mam takie dwa plastyczki i spróbujmy zawężyć. O! O, o! Fajne. No to by było nawet całkiem fajne. Zatrzymam nagrywanie, zrobię zdjęcie. Tylko troszeczkę przekadruję. I zróbmy zdjęcie. No, chyba będę musiał ci wyłączyć autofokus i to ręcznie ustawić bardziej, żebyś się nie męczył. Czuł. No, fajne. Ale zamiast takiego światła, osobiście, wolałbym od razu wąskie światło. Wąskie światło zwykłej latarki. Czyli to jest akurat LED-owa, no bo teraz ciężko jest kupić nie LED-owe, tylko że to jest MacLight, czyli dobra, włączmy nagrywanie. Dobra, tak jak tamto mieliśmy światło, no widać było jakie jest, wróćmy teraz to. O, a dzięki temu, że mogę nim kierować, on ma regulację kąta? Nie. Możemy, o to się fajne robi. Cienie. Tu jest fajna informacja na temat szerokości światła. Szerokie światło jest dobre, żeby otaczało osobę. Punktowe jest dobre do tego, żeby... Czy to jest za słabe? Żeby wyciągać szczegóły, kształty, raczej kształty, fakturę. Warto się takim... Tylko to też nie będę się bawił ręcznie. Mam drugi taki uchwyt, jak ten, co tam wisi. Włożę do niego latarkę. I co? I spróbujmy zrobić jakieś zdjęcie, które by mi tu pasowało. Znaczy, mi się to podoba. Zabawa jest nieskomplikowana, bym powiedział. Prosta zabawa w robienie takich zdjęć. Świeciłem ją z góry. Dobra, to weźmy ją na chwilę do ręki jeszcze. Zróbmy jakąś szybką serię zdjęć takich. To by było fajne, ale w drugą stronę. Daj się kaje, że mi się bateria w latarce skończyła. Ta bateria ma to do siebie, że jak się już kończy... Oczywiście to nie musi być... O, ręka. Skąd mi się wzięła ręka? Nie, to nie jest ręka. A gdybym wziął rękę, to nie wyjdzie ładny cień. Bawić się można w to długo. Każda taka zabawa fotograficzna ma jakiś cel. Jaki cel ma takie robienie cienia? Robienie cienia, żeby zrobić
ostry, fajny, dobry cień. Zwróć uwagę, że ja w Cule nawet nie ingerowałem w to jakieś ustawienie aparatu, jak on był robiony zdjęcia. Nawet nie wiem na jakich parametrach, ponieważ tu miałem ustawione nagrywanie filmu. W związku z tym film nagrywa się, bo to jest Canon D60D, czyli no dzisiejsza 90D było, tylko starszy model. I w momencie, kiedy on nagrywa film, to jak on robi zdjęcie, to nie wiem, co gadałem. Nawet nie wiem, na jakich on parametrach to zrobił. Zwróćcie uwagę, że parametry przy tym takim zdjęciu są rzeczą drugorzędną, najważniejszą, zresztą przy całej fotografii, zawsze przy fotografii, najważniejszą rzeczą jest światło. To w tym wypadku szerokość czy wąskie światło? Wąskie światło, czyli ostre światło, światło rysujące, czy szerokie światło, światło otaczające. To taka zabawa później, można ją wykorzystać, że zamiast widelca postawić sobie osobę i też się bawić, tylko wtedy już są na szczęście, widelec jest wąski, w związku z tym światło musi być wąskie do niego. Do osoby światło, bo jeśli mamy taki widelec, taki, to światło też musi być takie, żeby go nie otaczało. Natomiast jeśli osoba jest o tak, jak tutaj widać, taka, no to światło może być automatycznie dużo szersze. Każda zabawa, nawet z punktu widzenia taka sobie nieciekawa, jest ciekawa, bo jest ucząca. A najważniejsze w fotografii jest rozwijanie swoich sposobów widzenia, swoich zmysłów i uczenie się po prostu rzetelnej podstawy fotografii, bo wbrew pozorom to nie sprzęt robi zdjęcia, tylko fotograf. Także życzę Ci dobrych zdjęć, miłej zabawy. Przerób, jeśli nie widziałeś tych filmów wcześniej, tu jest link, tu będzie. Jak patrzę w kamerę, to nie wiem, z której strony później jest to telewizorze, to będzie link do playlisty z Domowe Studio. Tam naprawdę jest dużo dobrej wiedzy. Także zachęcam Cię do obejrzenia tych filmów, do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze wcześniej nie zrobiłeś. Do zobaczenia. Ja idę się pobawić jeszcze.